Hej, czasami jak się mówi o rodzajach ramki, to można słyszeć, że jak jest niska ramka, to nie trzeba manipulować ramkami, tylko można manipulować korpusami. No i w tym odcinku powiem Ci, o co chodzi, bo możemy mieć korpus warszawski albo wielkopolski, no i wtedy rzeczywiście wykładamy rameczka po ramce, a możemy mieć korpusy dużo niższe, czyli zamiast takiego jednego mamy trzy, jeśli by to był Apipol, albo byśmy mieli dwa korpusy u Lada Danta. No i o co chodzi? W którym momencie to jest tak, że nie musimy wyciągać tych ramek, tylko możemy po prostu manipulować całymi korpusami, czyli po prostu przekładać korpusy zamiast wyciągania poszczególnych ramek. No i są takie dwa najbardziej istotne momenty, które powodują, że nie musimy wyciągać ramek, i jednym z nich jest po prostu ten moment, kiedy sprawdzamy, czy są ewentualnie mateczniki rojowe, czyli na przykład mamy te dwa korpusy zamiast jednego, no i zaglądamy tylko do jednego z nich i sprawdzamy, czy tu wystają mateczniki. I jeśli wystają mateczniki, no to wtedy wiadomo, trzeba już zajrzeć do ula, no i trzeba wtedy manipulować tymi ramkami. Ale jeśli tu nie wystają mateczniki, to znaczy, że nie musimy przeglądać każdej ramki. No i to w olbrzymi sposób skraca czas pracy. Jeszcze raz. Mamy dwa korpusy, odchylamy jeden, no i wtedy sobie zerkamy, czy to jest możliwe. No i jeśli mamy ramkę wysoką jak Wielkopolska, no to na tych dwóch korpusach może to nie wyjść. Natomiast jeśli mamy ramkę niższą, czyli na przykład Apipol, albo jeśli ktoś by się pokusił o trzy Wielkopolskie, no to wtedy bez problemu można to sprawdzić. Kolejny moment, w którym możemy w łatwy sposób pomanipulować korpusami zamiast ramkami, no to jak mamy więcej korpusów, to możemy zabrać jeden z nich i wtedy mamy już odkład. Oczywiście, jeśli wiemy, w którym miejscu jest matka, natomiast jeśli sobie wcześniej włożymy kratę odgrodową tutaj i później zerkniemy, czy tu są jajka, czy tu, no to wiemy, że tam, gdzie nie ma jajek, to królowej nie ma. I to jest duże uproszczenie. Po prostu przechodzimy, zabieramy korpus, wstawiamy nowy korpus i odkład już zrobiony. Oczywiście jest więcej sytuacji, w których ta praca jest uproszczona, no na przykład poszerzanie węzłem. Mamy tutaj dwa korpusy, tu dokładamy trzeci z węzłem, przekładamy kratę stąd niżej, no i tu pszczoły się już wygryzają, a my rodnie mamy w tym miejscu. Możemy wtedy w bardzo łatwy sposób sobie trochę rozładować nastrój rojowy na jakiś czas, wstawiając korpusik. I wtedy nie ma takiego problemu. Owszem, w przypadku ula wielkopolskiego też zawsze można włożyć ten dodatkowy korpus, natomiast w przypadku naprawdę niziutkiej ramki jak Apipol, no to wtedy ten szok nie jest aż taki duży, ta kubatura nie wzrasta aż tak znacznie i można sobie fajnie wymieniać same korpusiki zamiast tych ramek. Oczywiście są wady takiej gospodarki na większej ilości korpusów narodnych, no bo jak chcemy znaleźć matkę, to musimy przejrzeć dwa korpusy, a nie jeden. Chyba że zaplanujemy to wcześniej i włożymy sobie dodatkową kratę, no to wtedy i tak nie musimy szukać w dwóch korpusach matki, no tylko w jednym, bo już wiemy, gdzie są jajka i gdzie ta królowa będzie, w którym korpusie. Kolejny minus, no to duża ilość ramek. Natomiast w przypadku optymalnego wykorzystania tych możliwości, jakie daje praca na kilku korpusach w rodni, ten czas poświęcony na budowanie tych ramek jest zrekompensowany czasem, który oszczędzamy w sezonie. No a kiedy mamy najmniej tego czasu? No właśnie w sezonie. Więc to jest tak jakby trochę przerzucenie tej pracy na zimę. A kto by nie chciał mieć rozłożonej pracy przez cały rok, a nie tylko skumulowaną w jednym momencie. No, na przykład osoba, która ma zaplanowane 3-4 miesiące wakacji, ale myślę, że ktoś, kto może sobie pozwolić na to, nie klepie tych ramek samemu. Do zobaczenia. Hej.